Szanowni Państwo, witamy serdecznie w Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie na finisarzu wystawy Stanisława Walasiewicz, fotograficzna opowieść o najszybszej kobiecie świata, która to wystawa dziś dobiega końca. Ze mną dyrektor Muzeum Sportu i Turystyki pan Sławomir Majcher, witam serdecznie. Witam, dzień dobry. Panie, brawa oczywiście, tak, są goście. Panie dyrektorze, proszę o przywitanie gości, no i powiedzenie kilka słów, jak ta wystawa nam przebiegła. Szanowni Państwo, dzisiaj mamy dokładnie 111. rocznicę urodzin Stanisławy Walasiewicz, Stasi, Stelli, jak o niej mawiano. Także to jest doskonała okazja do tego, żeby rzeczywiście spotkać się w zacnym gronie. Są z nami między innymi, i tu zacznę od rodziny pani Stanisławy Walasiewicz, jest pan Mariusz Walasiewicz z rodziną, jest pan Sebastian Radzimiński, także to są kuzyni, najbliższa rodzina, szczególne brawa dla państwa. Ale są oczywiście również gospodarze tej ziemi, na której urodziła się pani Stella Walsh, czyli Wierzchownia, miejscowość Górzno, powiat brodnicki, i są z nami pan Stanisław Kossakowski, wicestarosta powiatu brodnickiego. Witamy bardzo serdecznie. Witamy pana Tomasza Kinickiego, burmistrza gminy Górzno. Jest z nami pani Justyna Prejs, naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Brodnicy. Witamy bardzo serdecznie panią Agnieszkę Podgórską, dyrektora oddziału Banku Spółdzielczego w Sianowie, która koordynuje działania dotyczące pierwszego memoriału imienia Stanisławy Walasiewiczówny Wierzchownia 2022. Jest z nami pan prorektor do spraw nauki, pan profesor Paweł Tomaszewski z małżonką i synami. Witamy, panie profesorze. Jest pani dyrektor Wioletta Perzyńska, dyrektor Biblioteki Głównej Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Jest pani Barbara Jaworska-Księżak. Witam bardzo serdecznie panią sekretarz redakcji czasopisma Mazowsze Studia Regionalne. Są z nami nasi przyjaciele ze środowiska golfowego, tak to szeroko nazwę. Jest pani Elżbieta Grendecka, dyrektor Muzeum Golfa. Jest pan Emil Wójcik, witamy bardzo serdecznie. I pan Maciej Rozbicki. Wszystkich niewymienionych witam szczególnie ciepło i gorąco. Witamy również wszystkich z Państwa, którzy oglądają i są z nami za pośrednictwem internetu, bo to jest taki moment, w którym chcemy przypomnieć piękną historię fantastycznej sportsmenki, społeczniczki, osoby wyjątkowej, wybitnej. Także wystawa dziś rzeczywiście dobiega końca, ale ona będzie miała swoje dalsze życie i mam nadzieję, że udało nam się osiągnąć to, co najważniejsze. Przypomnieliśmy sylwetkę wyjątkowej osoby, a więcej o tym opowie i kurator, i te osoby, które zaangażowały się w różne działania, które trwają i mam nadzieję będą trwały, bo przypomnijmy, w tym roku będzie też piękny jubileusz 90-lecia zdobycia przez Stanisławę Walasiewicz złotego medalu na Igrzyskach Olimpijskich. Także bardzo serdecznie raz jeszcze dziękuję. Cieszymy się, że ta wystawa mogła u nas mieć miejsce. To są ostatnie godziny, ostatnie chwile, kiedy można ją oglądać, ale później będzie można również podróżować z tą wystawą po Polsce. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Bardzo serdecznie dziękuję, panie dyrektorze. Proszę zająć miejsce. No, my żegnamy się z dyrektorem tutaj fizycznie, ale za chwileczkę będziecie państwo mogli, zarówno ci na żywo, jak i ci oglądający nas w internecie, zobaczyć krótki wywiad, który przeprowadził właśnie pan dyrektor z panem Bogdanem Szymanikiem, bo będziemy dzisiaj też mówili o albumie, który już został wydany, tak, o Stanisławie Walasiewicz. Pan Bogdan Szymanik, prezes wydawnictwa Bosch, także zapraszam do odsłuchu w pierwszej kolejności. Dzień dobry. W naszym spotkaniu wirtualnie, ale łączymy się z szefem wydawnictwa, właścicielem wydawnictwa Bosch, panem Bogdanem Szymanikiem. Dzień dobry panu. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu, bo rozumiem, że mówię do większej ilości osób. Tak jest. Oglądają nas tutaj w Muzeum Sportu i Turystyki nasi goście, ale również za pośrednictwem łącz internetowych goście. Mam nadzieję, że w Polsce i nie tylko, bo
jesteśmy z bohaterką, mini serii, mini albumów. Skąd w ogóle pomysł na to wydawnictwo? Zawiązała się współpraca naszego wydawnictwa z Pekalem przy innej okazji i rozmawiając, będąc w Warszawie, wpadłem na taki pomysł, że można by było pomyśleć o serii złotych medalistów. Z wielu powodów. No wiemy, że polscy medaliści, polscy sportowcy są znakomitymi ambasadorami Polski, lepszymi niż politycy, powiedzmy szczerze. I warto przypomnieć wielu znakomitych sportowców. Jest to cała armia. No, pan najlepiej wie, pan dyrektor, jak wielu mamy medalistów złotych i nie tylko złotych. PKO przyjął tę propozycję z pewnym entuzjazmem i ogromnie się z tego cieszę, bo w tej chwili mamy już czwartą książkę w serii i zapewne nie ostatnią, no bo przed nami ta armia do pokazania światu, Polsce i światu, bo to jest wersja polsko-angielska. Proszę przypomnieć, od jakiego bohatera czy bohaterki rozpoczęła się seria? Kto w tak zwanym międzyczasie był już prezentowany? No, Janusz Kusociński, Irena Szewińska i Witold Wojda, czyli dwójka lekkoatletów. Lekkoatleci dominują, bo doszła Stella Stanisława Walasiewiczówna. Ale również mamy Szermierza i z pewnością będziemy również pokazywać wspólnie innych sportowców. Ja przy tej okazji chcę podziękować i PKOL-owi, i Muzeum Sportu, i panu za naprawdę znakomitą, powiedziałbym sztandarową i nieczęsto w Polsce spotykaną płynną współpracę przy powstawaniu tych książek i to cała grupa osób i z PKOL-u i z Muzeum Sportu jest w to zaangażowana. Za to serdecznie dziękuję. No jest to nasza misja i PKOL-u i Muzeum Sportu, żeby właśnie nieść pamięć, przypominać te najwybitniejsze postaci polskiego sportu. A teraz już przejdźmy na chwilkę do Stelli Walsh, do Stanisławy Walasiewicz. Jaka to była bohaterka dla was? Czy ta inspiracja naszego zbioru, naszego albumu, naszych fotografii, które są w zbiorach Muzeum Sportu, była dobrą podstawą do tego, żeby pokazać Stellę Walsh? No, zdecydowanie znakomitą. Państwa zbiory w Muzeum Sportu są rzeczywiście świetne, a zdjęć, fotografii Walasiewiczównej było ogromnie dużo, więc materiał wyjściowy był bardzo dobry. Krótko mówiąc, stosunkowo łatwo było pracować z tą książką. I tutaj oczywiście państwa pracownicy też chcę podkreślić sprawę, rolę przy tej serii projektanta, którym jest aktualny rektor Akademii Sztuk Pięknych, pan profesor Błażej Ostojalnicki, który no bardzo, bardzo ciekawie ją projektuje i widzę, że ta seria zaczyna powoli istnieć na rynku. Mamy nadzieję na następnych fantastycznych naszych medalistów. Tak trochę tęsknię za medalistą żyjącym, który już nie uprawia sportu, a mamy paru takich złotych medalistów. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie, to była przyjemność. No i mam nadzieję, że ta przyjemność będzie trwała, bo wydawnictwo mini album Stella Walsh trafi do państwa już bardzo powszechnie, będzie dostępny w wielu, wielu miejscach. Dziękuję raz jeszcze za to wydawnictwo. Trzymam kciuki za kolejne. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję za tą współpracę. Życzę państwu miłego dnia i wielu, wielu sukcesów dalszych w promowaniu polskich sportowców, a przez polskich sportowców oczywiście dobrze promujemy nasz kraj. Dziękuję. Do zobaczenia. Państwo, to była rozmowa pana dyrektora z panem Bogdanem Szymanikiem, ale tak jak wspomniana była, Polski Komitet Olimpijski również przyłożył tutaj swoją rękę. I teraz również krótka wypowiedź Katarzyny Deberny, dyrektor kultury i edukacji olimpijskiej przy Polskim Komitecie Olimpijskim. Myślę, że jesteśmy już gotowi. Książka, która właśnie się ukazuje z serii Medaliści, wydawana we współpracy z wydawnictwem Bosch, Polskim Komitetem Olimpijskim oraz Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, to czwarta już z serii książek o wybitnych złotych medalistach olimpijskich. Tym razem bohaterką jest Stanisława Walasiewicz, najszybsza kobieta świata, która zdobyła złoty i srebrny medal w biegach na 100 metrów w Los Angeles w 1932 roku i w Berlinie w 1936 roku.
Zdjęcia, które zaprezentowało Muzeum Sportu i Turystyki w tym albumie, to rzeczywiście kolekcja niebywała. Trudny był wybór, aby pokazać postać bardzo ciekawą, dla niektórych kontrowersyjną, ale przede wszystkim niesamowicie ważną dla historii polskiego i światowego sportu. Zdjęcia są bardzo dobrze przygotowane, świetnie opowiadają historię czasów, w których żyła Stanisława Walasiewicz. Mówią bardzo dużo o sportowcach, bo możemy zobaczyć też wielu innych bohaterów tamtych czasów, tak na przykład Halinę Konopacką, Janusza Kusocińskiego, Wajsównę. W związku z tym naprawdę każdy kibic sportowy to powinien sięgnąć po tę serię, w szczególności, że jest to już czwarta książeczka na polskim rynku. Szanowni Państwo, Katarzyna Deberny, był pan Szymanik, a teraz do mikrofonu zaproszę sprawczynię całego zamieszania, czyli Marzenę Jaworską, kuratora wystawy, która nam szerzej opowie o całym projekcie. Dziękuję bardzo. Bardzo się cieszę, że Państwo są również z nami. Ja się bardzo cieszę, że ten finisarz też jakby tutaj, że udało się wydać tą publikację, którą Państwo tutaj dostaną oczywiście. Ta publikacja powstała wspólnie, we współpracy oczywiście z Polskim Komitetem Olimpijskim i tutaj wydawcą jest wydawnictwo Bosch. Bardzo się cieszę, że Stanisława Walasiewicz znalazła się w gronie właśnie tych sportowców, którzy są wytypowani właśnie w tej serii wydawniczej. Muszę powiedzieć, że dla mnie to był kolejny ogromny wysiłek, bo jak Państwo sami sobie zdają sprawę, te ponad 2,5 tysiąca zdjęć, które trzeba było z powrotem przeglądnąć i wybrać tylko, chociaż też troszeczkę tutaj dziękuję wydawnictwu, że nie tylko 60 zdjęć, ale 80 zdjęć się znalazło w tej publikacji i faktycznie opowiada, to jest krótki wstęp, to jest dla odbiorcy, który nie zna sylwetki Stanisławy Walasiewicz. To jest taka wiedza w pigułce. Oczywiście całą narrację też oprócz wstępu opowiadają zdjęcia, które myślę, że przybliżą właśnie sylwetkę Stanisławy Walasiewiczówny i zainspirują też do odkrywania jej dorobku, ale też jej osoby, także po prostu dla osób, które kompletnie nie słyszały o Stanisławie Walasiewicz. Także bardzo serdecznie Państwa zachęcam, Państwo oczywiście dostaną, a naszych odbiorców, widzów do zakupu tej publikacji. I chciałabym powiedzieć, że jako osoba, która też przygotowała tę wystawę, bardzo się cieszę, że uczestniczę już teraz właściwie w takiej sztafecie promocyjnej dotyczącej Stanisławy Walasiewicz, że podjęło ją bardzo dużo środowisk też tutaj lokalnych. Ta wystawa ma swoją odsłonę również, wystawa oczywiście, na którą dzisiaj zamykamy, została w innej formie przygotowana, w formie plansz, które są prezentowane w różnych miejscach. W tej chwili trwa wystawa w Brodnicy. Kolejna odsłona będzie w Grudziądzu, później w Toruniu, w Bydgoszczy, wróci z powrotem do Brodnicy, będzie też w Górznie, ale zwieńczeniem będzie tutaj wystawa Wierzchowni, gdzie odbędzie się memoriał. I chciałabym oddać teraz głos tutaj bezpośrednio osobom, które są odpowiedzialne też już za promocję jej sylwetki w Wierzchowni. Bardzo dziękuję. Brawa Marzena za podjętą wystawę. No a teraz głośne brawa. No mówiliśmy o tym, że jest szereg różnych inicjatyw i taką jedną z inicjatyw jest miejsce, w którym ta wystawa jest i trwa, czyli Brodnica. I teraz zaproszę panią Justynę Prejs, naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Brodnicy, która opowie nam o tej wystawie i aktywnościach, które są tam organizowane. Pani Justyno, serdecznie zapraszam, brawa oczywiście. Dzień dobry. Ja bardzo króciutko opowiem o tym, a mianowicie Starostwo Powiatowe postanowiło, Powiat Brodnicki postanowił zorganizować właśnie wystawę i otwarcie tej wystawy, czyli przeniesionej tej wspaniałej wystawy, którą mamy do dzisiaj jeszcze okazję podziwiać tutaj, pojawiła się po raz pierwszy w Brodnicy.
Myśmy pomyśleli sobie, że to jest bardzo dobry moment, żeby też zadziałać edukacyjnie, po to, żeby sylwetkę tej wspaniałej sportsmenki przypomnieć, żeby zapoznać z nią przede wszystkim młodzież. Stąd nasz pomysł, panów starostów, mój i nasze wspólne działania, aby włączyć jak najwięcej podmiotów do zorganizowania tej wystawy. Udało się to, powiem szczerze. Włączyła się Szkoła Podstawowa nr 2 imienia Polskich Olimpijczyków w Brodnicy. Młodzież pod kierunkiem polonistek przygotowała naprawdę wzruszające przedstawienie opowiadające o życiu Stanisławy Walasiewiczówny. Oprócz tego włączyły się Sokoły, Towarzystwo Gimnastyczne Sokół z Brodnicy, które powstało bardzo niedawno, ale bardzo prężnie działa. Z kolei tutaj dziewczyny chciały uczcić przede wszystkim jakby tę część historii Stanisławy, która jest połączona z jej działalnością w sokolnictwie polskim i ogólnoświatowym. I myślę, że możemy powiedzieć, że to był naprawdę wspaniały czas spędzony wspólnie, ale też, że jakby to, co myśmy zasiali, to ta wiedza i ta pamięć o Stanisławie naprawdę coraz szersze kręgi zatacza. Bardzo się cieszymy. Wystawa jeszcze przez chwilkę będzie w Brodnicy, następnie ruszy w swoje tournée po Polsce. My oczywiście będziemy też cały czas wspierać. Dziękujemy bardzo. Bardzo dziękujemy. Będziemy obserwować te działania oczywiście. No, szanowni Państwo, powstał też wyjątkowy projekt i teraz zaproszę, będzie bardzo długa nazwa. Pani Agnieszka Podgórska, dyrektor oddziału Banku Spółdzielczego z siedzibą w Sianowie, a także koordynator do spraw finansowych w sztabie pierwszego memoriału imienia Stanisławy Walasiewiczówny Wierzchownia 2022. Pani Agnieszko, zapraszam do mikrofonu. No i proszę opowiedzieć o tej inicjatywie, ale nie zdradzać absolutnie wszystkich szczegółów, ponieważ później jeszcze pan burmistrz będzie musiał dorzucić kilka słów do tego wszystkiego. Dzień dobry, witam państwa. Tak jak było już wspomniane, ta piękna i pouczająca wystawa dzisiaj w Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie ma swój koniec, ale kontynuacja nastąpi, bowiem przed nami sportowe, niezwykłe wydarzenie upamiętniające postać tej wspaniałej lekkoatletki, jej niebywałych osiągnięć sportowych, a mianowicie pierwszy memoriał Stanisławy Walasiewicz, który odbędzie się w Wierzchowni, w powiecie brodnickim, w województwie kujawsko-pomorskim w ostatni weekend sierpnia tego roku, 26 i 27 sierpnia. Muszę tutaj wspomnieć o pomysłodawcy całego przedsięwzięcia, którym jest nieobecny dzisiaj z nami mecenas Mikołaj Pietruszka, który jest absolutnym fanem Stanisławy Walasiewicz. Od lat bowiem fascynuje się jej życiem, karierą, zgłębia jej historię, dociera do przeróżnych dokumentów, rozmawiał z ludźmi, którzy mieszkają w jej rodzinnych stronach, aż w końcu zrodził się pomysł, aby właśnie teraz, w 90. okrągłą rocznicę zdobycia przez Stanisławę Walasiewicz złotego medalu olimpijskiego, pobicia rekordu świata, zorganizować sportowe święto ku jej czci, upamiętniające również te wydarzenia. I tak mogę śmiało powiedzieć, dzięki wytrwałości i pasjom Mikołaja Pietruszki, a także zaangażowaniu się w to przedsięwzięcie znakomitych patronów i sponsorów, pierwszy memoriał Stanisławy Walasiewicz odbędzie się, na który państwa serdecznie zapraszamy. Zapraszamy przede wszystkim biegaczki, biegaczy, ludzi lubiących sport, aktywny wypoczynek, przyrodę, bowiem memoriał będzie się odbywał w niezwykle urokliwej, malowniczej miejscu, jakim jest właśnie wierzchownia, której urodziła się Stanisława Walasiewicz, gdzie zachował się jej dom rodzinny, w którym się urodziła, i trasy biegowe są tak zaplanowane, żeby przebiegały właśnie wokół jej domu, aby jeszcze lepiej poczuć ten niecodzienny sportowy klimat. Proszę państwa, memoriał poświęcony Stanisławie Walasiewicz oczywiście jest inspirowany głównie jej postacią i wybitnymi osiągnięciami, ale również ma taki wymiar edukacyjny, bowiem wystawa, która dzisiaj się kończy, zostanie przewieziona na miejsce memoriału i również tam otwarta i zaprezentowana na specjalnych planszach. Otworzymy panel dyskusyjny o Stanisławie Walasiewicz. A wszystko po to, aby jak najwięcej ludzi mogło się dowiedzieć o tej niezwykłej kobiecie i jej znaczeniu dla polskiego i amerykańskiego sportu.
W Dzień Zawodów, w sobotę 27 sierpnia, będzie zorganizowany medalowy bieg główny na 10 km, ale będą też biegi towarzyszące dla dzieci i młodzieży na 100, na 200, na 400, 800 i 1200 metrów. Zorganizujemy również marsz Nordic Walking na 5 km. A dla wszystkich startujących, biorących udział w zawodach, będą przygotowane wyjątkowe, specjalne pakiety startowe, w skład których wejdą markowa koszulka sportowa, bandama, opaska, piękny medal, wspaniałe jedzenie, a także prezentowana tutaj wcześniej biograficzna publikacja, mini album o Stanisławie Walasiewicz. Niespodzianką jest też to, że udział w memoriale zapowiedziały bardzo znane osobistości ze sportu, jak dziewczyny 4x400, ze sztafety 4x400 metrów i sztafety mieszanej oraz sam pan Tomasz Majewski, wiceprezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Czy też będzie bieg, przepraszam. Ale będzie wręczał prawdopodobnie medale, więc warto jest wziąć udział, aby otrzymać od niego medal. Zatem wszystko wskazuje na to, że memoriał Stanisławy Walasiewicz, pierwszy memoriał, będzie miał iście olimpijską oprawę. A dla najlepszych zawodników, oprócz pucharów, będą wręczane specjalnie przygotowane rzeźby, statuetki z wizerunkiem Stanisławy Walasiewicz. Drodzy Państwo, muszę tutaj wspomnieć, że pierwszy memoriał Stanisławy Walasiewicz nie odbyłby się, gdyby nie znakomici patroni, jak właśnie Polski Komitet Olimpijski, Polski Związek Lekkiej Atletyki, obecny tu, gdzie impreza się odbywa, Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, a także samorządy lokalne, jak wojewoda kujawsko-pomorski, jak marszałek województwa kujawsko-pomorskiego, starosta powiatu brodnickiego, burmistrz miasta Górzna, na terenie którego znajduje się wierzchownia, a także nadleśnictwa Brodnica, Skrwilno. Ostatnio parę dni temu dołączyła też do nas sportowa słupska firma Fit Garage, która przyjedzie i przeprowadzi takie rozgrzewki dla startujących przed startami. Proszę Państwa, może na koniec, żeby jeszcze zachęcić do przybycia na memoriał, powiem o takim fakcie, że 90 lat temu, kiedy Stanisława Walasiewicz zdobywała złoty medal olimpijski w Los Angeles w sierpniu 1932 roku, no niestety nie otrzymała żadnych braw od publiczności. Nie doczekała się żadnego aplauzu, żadnej wdzięczności. Wręcz przeciwnie, gdy schodziła z bieżni i ze stadionu, no została wygwizdana i był to taki bojkot Amerykanów skierowany w jej stronę za to, że nie przyjęła obywatelstwa amerykańskiego, że zawsze startowała w barwach biało-czerwonych. Dlatego też, drodzy Państwo, im więcej nas tam będzie, tym większy hołd oddamy tej niesamowitej lekkoatletce. I mam nadzieję, oddamy jej należne brawa, których nie usłyszała 90 lat temu. Sprawmy, aby ta mała wioska Wierzchownia na czas memoriału stała się taką namiastką wioski olimpijskiej. Wszystkie szczegóły na temat memoriału znajdziecie Państwo na stronie internetowej, która już funkcjonuje, która jest ciągle rozbudowywana i dokładane są informacje www.memoriałwalasiewiczówny.pl. Jest tam też odnośnik do zapisów na same biegi, więc serdecznie zapraszam. Po prostu nie może Was tam, drodzy biegacze, biegaczki, zabraknąć. Zapraszamy na ostatni weekend sierpnia tego roku do Wierzchowni. Dziękuję bardzo. No i szanowni Państwo, zbliżamy się do końca. Na zakończenie zaproszę pana burmistrza miasta Górzno Tomasza Kinickiego o kilka słów i przejdziemy do miłych uroczystości zakończenia. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu. Jako współorganizator oraz gospodarz miejsca, gdzie urodziła się nasza bohaterka, serdecznie wszystkich Państwa zapraszam na pierwszy memoriał imieniem Stanisławy Walasiewiczówny
wierzchowni. Gdzie ta wierzchownia? Województwo kujawsko-pomorskie, powiat Brodnica, miasto i gmina Górzno, sołectwo Szynkówko. Trzeba wpisać w Google i dojedziemy. Oczywiście. Bardzo łatwo tam dotrzeć. Wszystkich Państwa zapraszam. A żeby memoriał naprawdę godnie był poświęcony naszej bohaterce, zachęcam do zapisów. Dziękuję. My również bardzo zachęcamy. Dziękujemy bardzo, panie burmistrzu. Dziękuję. Szanowni Państwo, wystawa Stanisława Walasiewicz, fotograficzna opowieść najszybszej kobiety świata, dobiega dziś końca w Muzeum Sportu i Turystyki, ale nie dobiega końca ta opowieść dalej, bo będzie ją można, jak sami Państwo usłyszeli, oglądać w wielu różnych miejscach. Kto był w Muzeum Sportu i widział tą wystawę, myślę, że się nie zawiódł. Kto nie był, niech żałuje, ale może zobaczy ją gdzie indziej. My serdecznie Państwu dziękujemy przed ekranami smartfonów, komputerów, telewizorów, a my, będący tu na miejscu, idziemy teraz na miły, słodki poczęstunek. Także zapraszam wszystkich na górę, a Państwu dziękuję i do widzenia. Czerp witalność z Borżomy każdego dnia. W domu czy nad morzem, leniwie czy aktywnie, a może na swój własny sposób. Kiedy żyjesz pełnią życia, przygody trwają bez końca. 130 lat Borżomi to dopiero początek. Życie jest pełne wielkich chwil. Mogą się rodzić z czegoś małego, być jednym gestem, porywać miliony. Są ciszą, skupieniem i łzami szczęścia. Są czymś, na co totalizator sportowy z dumą ma wpływ. Już od 65 lat przeżywamy wielkie chwile razem z totalizatorem sportowym, największym mecenasem sportu i kultury w Polsce.